Zawsze chciałem mieć medal olimpijski, nieważne czy miał być złoto, czy srebro, czy brąz. Zawsze chciałem mieć medal i to się udało. Jechaliśmy w trzech i każdy z nas szedł po medal, a chłopaki przede mną się wywrócili. Zostałem sam, nie wiem jak ja z tego wyszłem. Myślałem, jadę po złoto olimpijskie, a tak naprawdę zostałem doścignięty kilometr do mety i miałem brąz, ale i tak i byłem z siebie zadowolony i cała drużyna moja, z którą miałem przyjemność startować w Rio de Janeiro, chłopaki, którzy mi pomogli, bo jechaliśmy tam po jedno tylko po medal i nie było niczego innego, tylko walczyć o olimpijski medal. Na starcie każdy chce wygrać. Startuje 200 zawodników, najlepsi na świecie i czasami sobie możesz pomyśleć, że 5 km do mety masz gumę i nie wygrywasz wyścigu. Nie zawsze jak jesteś najmocniejszy, to wygrywasz, dlatego kolarstwo uczy pokory i szacunku. Jest fajnie jak wygrywasz, ale jest też ciężkie chwile jak przegrywasz, bo masz podstawione przed sobą wyniki i masz te wyniki osiągnąć. Czasami się to nie udaje i jest ciężko mentalnie, ale myślisz sobie, za 2 tygodnie będzie lepiej. Nieważne jaka pogoda jest, czy jest zimno, czy deszcz pada, czy śnieg, ja zawsze muszę być na rowerze i robić to jak najlepiej i dawać nie tylko mi satysfakcję, ale też innym ludziom. Przejeżdżamy 270 km, 250 i każdy sobie myśli, a tu jeszcze zostało 20 etapów, czyli prawie 4000 km do przejechania. Budzisz się rano, nogi cię bolą, niewyspany jesteś, zmęczony, organizm już rano się już tak naprawdę już nie chce jeść tego śniadania, a musisz tak naprawdę wciskać siebie, żeby po prostu nadrabiać to, żeby przejechać ten etap, żeby z dnia na dzień myśleć, będzie lepiej. Cały czas poza domem, nie jest łatwo, ale sobie myślę, jeszcze 10 lat i później będę siedział z rodziną i to ja będę odpoczywał i będę pomagał, starać się pomagać tym mniejszym, jak ja już skończę karierę, może kiedyś założę jakąś szkółkę kolarską, może będę jakimś trenerem. Ale wiadomo, że ze mną nie będzie łatwo, bo jeżeli chce się dojść do celu i do wyniku, to trzeba ciężko pracować i harować na to.